Andrzeju, to był zaszczyt. Dziękuję, że mogłem spisać Twoją historię. Podziwiam Cię za odwagę. Pisze Krzysztof Stanowski we wstępie książki Spalony. Ja dziękuję również obu panom za pozycję absolutnie wybitną. To jest kanał Z Pierwszej Piłki, gorąco zapraszam. Z reguły autobiografie to książki bardzo powierzchowne. To książki, w których ludzie aspirujący, żeby opowiedzieć swoją historię, skracają zakręty wtedy, kiedy jest to dla nich wygodne, koloryzują pewne fakty, które może nawet i nie miały miejsca, starają się pomniejszać swoją rolę w wydarzeniach, no właśnie, niewygodnych. I to powoduje, że książki czyta się autobiograficzne z dużym przymrużeniem oka. Kiedy się kończy takie lekturę takiej autobiografii, ma się wrażenie, że jednak widziało się bardzo wygodnie nakreśloną rzeczywistość przez tego autora. I teraz siła książki Spalony Andrzeja Iwana polega przede wszystkim na tym, o czym pisze też w którymś momencie Krzysztof Stanowski. On mówi, ja byłem zszokowany, na jak ogromną szczerość zdecydował się Andrzej Iwan, bo on jest w tej książce absolutnie bezkompromisowy. On w tej książce mówi o wielu bardzo niewygodnych rzeczach ze swojego życia w sposób totalnie otwarty. On nie boi się mówić o swoich kolegach, o trenerach krytycznie, bardzo krytycznie, czy nawet skrajnie, brutalnie krytycznie. Mimo tego, że jak sam wspomina, kilka znajomości mu się rozwiązało, kilka osób miało do niego po tej książce pretensje. Przykład Antoniego Piechniczka, któremu bardzo nie podobało się to, jak sportretował postać tego trenera w książce Spalony. I myślę sobie, kończąc ten wstęp o tej książce, że żeby ta książka autobiograficzna była silna, to musi być na pewno historia, która jest, musi być postać wyrazista i tą postać mamy, musi być ta relacja jak najbardziej odważna i szczera. I taka relacja jest, ale przede wszystkim potrzeba tego, nazwijmy go umownie, narratora, człowieka, który te wspomnienia obuduje, człowieka, który tą narrację włoży w pewne ramy i poprowadzi ją w zręczny sposób. Nie da się moim zdaniem nad tą książką rozpływać bez podkreślenia roli, którą odegrał tu Krzysztof Stanowski. Przede wszystkim muszę powiedzieć bardzo otwarcie, to jest książka niesamowicie rzetelna. To jest książka niepisana po to, żeby łatwo, szybko zarobić. To jest książka, która nie skraca wątków, nie skraca zakrętów, nie ucina historii. To jest książka, która jest bardzo też rozbudowana, bo to jest ponad 400 stron, ale przez to czuje się, że ludzie, którzy przy niej pracowali, oczywiście Stanowski i Iwan, włożyli niesamowicie dużo wysiłku, żeby ta książka koniec końców była książką wybitną. To nie jest przypadek, że ta książka nie jest i nie będzie nigdy stała na półce z książką Tomasza Hajty, Ostatnie rozdanie, Koseckiego Kosa, czy książce pani Domagalik w grze. Bo to jest książka, która gra w innej lidze. To jest książka, której celem, mam wrażenie, było zupełnie coś innego. Tak, w książce w grze Domagalik próbowała Brzęczkowi dorobić piękną twarz, przedstawić w jak najfajniejszym świetle człowieka, który jej zaimponował. Książka Haj, to umówmy się, trochę pisana dla kasy, ale jeśli już miałbym porównywać z tych wszystkich książek, które przeczytałem, w jakikolwiek aspekcie chociaż, do książki Spalony, to byłaby to książka Hajty, bo tam jednak pan Tomasz Hajto próbuje się z pewnymi rzeczami rozliczyć i to już jest jakiś plus. No Kosecki, Kosa to już jest w ogóle książka bardziej przygodowa niż takie autobiograficzne mięso, które byśmy jako czytelnicy dostali. Więc to jest po prostu, moi drodzy, zupełnie inna liga. Andrzej Iwan w książce porusza naprawdę niesamowitą liczbę tematów i bardzo wiele
będę musiał siłą rzeczy, ponieważ ten materiał nie chcę, żeby był 30-minutowy czy 40-minutowy, więc muszę pewne wątki ominąć, wybrać tylko to, co może dla mnie by było absolutnie najciekawsze, ale też w kontekście potencjalnego odbiorcy, bo jest cała masa niesamowitych historii wiślackich. To jest stary Wiślak z Nowej Huty w Krakowie. To jest człowiek, który tą Wisłą żył, oddychał. On tutaj opowiada bardzo wiele historii, relacji, kontaktów z trenerami, z piłkarzami. Mnóstwo tutaj historii śmiesznych, mnóstwo historii smutnych, mnóstwo historii może nawet i przerażających. Ja ten wątek chciałbym całkowicie ominąć. Chciałbym się skupić na czymś zupełnie innym. Przede wszystkim na tej bombie, która się wydarzyła, bo umówmy się i trzeba to sobie powtórzyć bardzo wyraźnym tekstem. Andrzej Iwan po napisaniu tej książki stracił na pewno kilku znajomych, kilku przyjaciół, kilka osób miało do niego bez wątpienia ogromne pretensje za to, co napisał, jak napisał. Bo ta szczerość, którą on się wykazał, musiała przynieść koszt. I ten koszt on musiał ponieść, ale wydaje mi się, że to była świadoma decyzja. Zacznę od wątku z Antonim Piechniczkiem, z trenerem, który w Polsce jest uważany za wielką postać. Wydaje mi się, że kolejne pokolenia piłkarzy, kibiców żyją w takim przeświadczeniu, jako byłaby to postać absolutnie pomnikowa, która ponieważ razem z trenerem Kazimierzem Górskim no, dołożyła ogromną cegiełkę do największego wyniku, który zrobiła polska piłka, jeśli chodzi o występy reprezentacji, to było trzecie miejsce Mistrzostw Świata w 1982 roku w Hiszpanii. Wydaje się, że to postać, ponieważ dlatego taki wynik osiągnięty, trochę nietykalna. No więc Andrzej Iwan wszedł tutaj z butem, wyważając drzwi z napisem Antoni Piechniczek, bo on tą postać krytykuje od początku do końca. Jeśli chodzi o ten oczywiście epizod reprezentacyjny, bo panowie się później spotkali w karierze klubowej, tam trochę ta wymowa tych relacji już jest inna, ale nie chcę tego zdradzać, bo nie jest moim celem, żeby streszczać teraz książkę, ale jeśli chodzi o Antoniego Piechniczka w reprezentacji, on mówi nieprzyjemny człowiek, człowiek nie do pogadania, zresztą tak samo jak Jacek Gmoch, o którym też chwilę chciałbym porozmawiać. To jest człowiek, który kierował się swoimi sympatiami, antypatiami. To jest człowiek, który pewne postaci skrzywdził, jak Szarmach. Człowiek, który powinien był trochę lepiej selekcjonować, nie wykluczać pewnych piłkarzy. I Iwan mówi, to jest człowiek, który przy tych lepszych selekcjach mogliśmy się pokusić po prostu jeszcze o lepszy występ na tych mistrzostwach w Hiszpanii w 1982 roku. Ale co najważniejsze, Andrzej Iwan zarzuca Piechniczkowi jedną rzecz, która się wydarzyła i on naprawdę nie chce tych fragmentów cytować, bo one są bardzo dosadne, bo Andrzej Iwan odniósł bardzo poważną kontuzję. Kontuzję, którą Piechniczek oraz cały sztab reprezentacji Polski po prostu w brutalny sposób zignorował. Kontuzję, która nie została w sposób odpowiedni zaopiekowana jeszcze, gdy Iwan był w Hiszpanii. On sam czuł się jak śmieć, ponieważ tą kontuzję odniósł w trakcie turnieju. Co za tym idzie, to była bardzo poważna kontuzja, która potrzebowała natychmiastowej ingerencji chirurgicznej, która to ingerencja chirurgiczna przyszła dopiero po mistrzostwach. To był zerwany mięsień, więc Iwan pisze, że ponieważ to tak na tym zgrupowaniu wyglądało, on już tak naprawdę nigdy nie doszedł do takiej sprawności, jaką miał przed tą kontuzją odniesioną w Hiszpanii. Potraktowano mnie w sposób, czułem, że coś jest bardzo, dzieje się niedobrze, czułem, że ten mięsień wymaga, bo miałem po prostu dziurę w nodze i nikt na to nie zwracał uwagi, nikt mi nie pomógł. I wini za to po dzień dzisiejszy też Piechniczka, za to, że został tak potraktowany, za to, że wypadł na wiele miesięcy z profesjonalnej piłki i wypadł praktycznie, jak to Andrzej Iwan wspomina, jeśli chodzi o swoją wspaniałą formę, wypadł już tak naprawdę z tej gry i z tego poziomu przede wszystkim już na zawsze. Teraz cofnijmy się o 4 lata do roku 1978 i do mundialu w Argentynie.
Trenerem wtedy był Jacek Gmoch i uwaga, to jest bardzo ciekawe, co pisze o tym mundialu Andrzej Iwan. Dzisiaj nie znam ani jednej osoby, która turniej z 1978 roku wspomina pozytywnie. Prawdopodobnie Polska dysponowała wówczas najsilniejszym składem w historii. Bohaterowie sprzed 4 lat byli jeszcze dość młodzi, by grać na najwyższym poziomie, a jednocześnie przybyły posiłki Lubański, Boniek, Nawałka. Sztuką było to spieprzyć, ale jakoś się udało. I to jest w zasadzie podsumowanie, co o Gmochu sądzi Iwan. To jest jedna z najbardziej chyba znienawidzonych przez Iwana postaci, która została opisana w tej książce. To jest postać, której on w żaden sposób nie szanuje, której nie ceni za warsztat, którego według Iwana Gmochowi trochę brakuje. Do tego stwierdza, że Gmoch jest małym człowiekiem. Do tego przytacza szereg uwag na temat Kazimierza Górskiego, na które sobie Gmoch pozwalał, uwag niewybrednych na temat tego, że był prymitywny, że był starcem, że to Gmoch jako asystent i to Gmochowi jako asystentowi Górskiego tak naprawdę Polska zawdzięcza trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w roku 1974. I to kończąc już temat Gmocha, to jest ta postać, która na pewno najbardziej w tej książce została poturbowana. I wydaje mi się, że Jacek Gmoch, nie wiem, czy panowie mieli jakiś kontakt ze sobą, ale jeśli po tej książce, którą ciekawe, czy Gmoch przeczytał, przypuszczam, że tak rezonowała mocno, że tak, nie przypuszczam, żeby Jacek Gmoch kiedyś się jeszcze do Iwana odezwał. Ta książka jest tak rozbudowana, porusza tak wiele spraw, porusza tak wiele aspektów kariery Iwana, że trzeba byłoby o niej pewnie 2 godziny pogadać, więc musiałem zrobić selekcję. I w tej selekcji trzecim wątkiem, który chciałbym, i tym w zasadzie wątkiem chciałbym zakończyć rozmawianie o wątkach, czy ciekawych wątkach, jest oczywiście alkohol, hazard i próby samobójcze Iwana. Alkohol, jak pisze Iwan, i pisze to bardzo plastycznie, był wszędzie. Pił każdy. Są tylko pojedynczy piłkarze, którzy mówili nie. Są pojedynczy piłkarze, czy to reprezentacji, czy Wisły Kraków, czy Górnika Zabrze, którzy się alkoholowi sprzeciwiali. Iwan pisze, bibowaliśmy w zasadzie wszędzie i zawsze. Zawsze po treningach gdzieś się wychodziło. Zawsze w trakcie zgrupowań reprezentacji z kimś się grało w karty i tutaj jest cała masa kwiecistych, troszeczkę bardziej zabawnych historii z bramkarzem reprezentacji Polski Józefem Młynarczykiem, który tu lubował się w grach karcianych, które no, zawładnęły i Iwanem, i Młynarczykiem na mundialu w 1982 roku w Hiszpanii, ale to już odsyłam do książki, nie będę tego zdradzał. W każdym razie ten hazard i alkohol, one były u Iwana. I gdy ta mieszanka nabrała takiego, powiedzmy, wybuchowego charakteru, zaczęło się robić z roku na rok coraz poważniej, w te szpony uzależnienia Iwan nie wpadał z miesiąca na miesiąc. To były tak naprawdę lata, które doprowadziły Iwana do totalnej ruiny, gdzie on już zaczął przegrywać wszystko, przepuszczać oszczędności życia, oszczędności rodziny, popadać w długi. Miał kontakty, w którymś momencie otarł się o jakieś mafijne struktury i znowu odsyłam do książki, nie będę tych wątków tutaj zbytnio rozszerzał, bo nie ma na to czasu. I to były w końcu mieszanka po skończeniu kariery, która doprowadziła Iwana na skraj, który to skraj kończył się próbami samobójczymi. To jest w ogóle bardzo trudny wątek tej książki i ja sobie też myślę, że trudno też oddzielić koniec kariery. Mogłaby być na pewno lepsza, o czym sam Andrzej Iwan mówi, ale na pewno z kariery myślę, że Iwan może się czuć spełniony, w końcu reprezentant Polski, trzecie miejsce na świecie, mistrz Polski z Wisłą Kraków, z Górnikiem Zabrze, wyjechał do Bochum, do Niemiec. Myślę, że coś tej piłce Iwan zrobił,
Ale po końcu kariery, i o tym też tutaj w tej książce jest, dopada człowieka pewna pustka i myślę, że ta pustka u Iwana doprowadziła go do natężenia, jeśli chodzi o oddanie się nałogom. I to jest w sumie najsmutniejsze, gdy też przeczytałem wywiad na samym końcu, gdy są cztery wywiady. Jednym z tych wywiadów jest wywiad z synem Iwana, Bartoszem Iwanem. Synem, który tak jak ojciec wpadł jako piłkarz, tak kariery wielkiej oczywiście jak ojciec nie zrobi, ale wpadł też w szpony hazardu, on o tym w wywiadzie mówi, też się zadłużał, też wyglądało u niego to źle, przepuszczał oszczędności życia, musiał pożyczać. W końcu się z tego wykaraskał i wykaraskał się z tego lepiej niż ojciec, bo u Andrzeja Iwana ta mieszanka alkoholu, hazardu, depresji doprowadza go do prób samobójczych. Co gorsza, jak się ogląda, i ktoś z Was gorąco zachęcam, bo to jest też bardzo wstrząsająca rozmowa w Hyde Parku, nie ma przekonania, że Andrzej Iwan w którymkolwiek momencie będzie w stanie jeszcze z tej wybuchowej mieszanki wyjść obronną ręką. Ja nie mam wątpliwości, że książka Andrzeja Iwana Spalony to jest książka najlepsza, jaką przeczytałem, autobiograficzna książka sportowa. Ja na samo zakończenie chciałem tylko zacytować jedno zdanie, jedno z najbardziej szokujących zdań, które przeczytałem w tej książce, zdań, które zostały mi w głowie i zdań, które zawierają całą tragedię wszystkich demonów, wszystkich nałogów, które toczyły i toczą Andrzeja Iwana. I na tym chciałbym ten materiał skończyć. Kiedy sięgam po alkohol po długiej przerwie, czuję się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ale kiedy go odstawiam, chcę się zabić. To był kanał z pierwszej piłki.